Platforma Obywatelska, ze względu na swoją nazwę, ze względu na swoją genezę, ze względu na swój wizerunek, jest taką partią, która powinna kojarzyć się z różnymi postulatami upodmiotowienia obywateli i nie da się ukryć, że w takim kontekście powstawała. I że też oczywiście tak naprawdę równie ważne będzie też wyciągnięcie wniosków z tego referendum 15 października i zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym, no bo chyba wszyscy już zdają sobie sprawę z tego, że ta ustawa z 2003 roku po prostu nie jest adekwatna do rzeczywistości, w której dzisiaj funkcjonuje. Platforma wprowadza JOW-y, zresztą cały parlament, zdaje się, głosuje za tym postulatem, nie ma tutaj sprzeciwu pozostałych partii, wszyscy uznają, że Senat to jest to miejsce, gdzie JOW-y wprowadzić można. Cześć! Z tej strony na kanale Lub Bezpośrednio mówi do Was Agata Kępa. Dziś po drugiej stronie ekranu goszczą Piotra Trudnowskiego, koordynatora projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o demokracji bezpośredniej, rzecz jasna, a konkretnie o propozycjach Platformy Obywatelskiej, tych, które są, tych, które były, oraz o tym, co zrobili dla demokracji bezpośredniej członkowie i członkinie Platformy Obywatelskiej w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, Także no może rzeczywiście. zaczynajmy. Tak, rzeczywiście Platforma Obywatelska ze względu na swoją nazwę, ze względu na swoją genezę, ze względu na swój wizerunek jest taką partią, która powinna kojarzyć się z różnymi postulatami upodmiotowienia obywateli i nie da się ukryć, że w takim kontekście powstawała. Jeżeli sobie spojrzymy na korzenie Platformy Obywatelskiej, one od czasu do czasu są przypominane, to rzeczywiście takiej narracji konieczności upodmiotowienia obywateli, ograniczenia przywilejów i wpływu polityków, przekazania wielu kompetencji w ręce właśnie zwykłych ludzi i obywateli, odebrania ich partiom i zawodowym politykom, to jest taka opowieść założycielska Platformy Obywatelskiej. Taka zapowiedź, która, no właśnie, z jednej strony przez krytyków Platformy Obywatelskiej jest właśnie postrzegana jako tak naprawdę takie kłamstwo założycielskie Platformy Obywatelskiej, bo krytycy uważają, że bardzo wielu z tych obietnic, założeń Platforma Obywatelska nie dotrzymywała, a z drugiej strony to właśnie chyba sprawia, że Platforma Obywatelska, no, opowiadając się za wartościami demokratycznymi, proobywatelskimi, w różnych momentach swojej historii do różnych pomysłów właśnie takich antypartyjnych, proobywatelskich wracała. Warto pewnie zacząć w ogóle od samych korzeni, czyli tego, że, o czym mało kto dzisiaj pamięta, Platforma Obywatelska nie powstawała jako partia polityczna. Platforma Obywatelska powstawała właśnie jako taka, można powiedzieć, antypartia, stowarzyszenie, które na początku deklarowało, że właśnie ta droga partyjna ich nie do końca interesuje, że dlatego ona się nazywa Platformą Obywatelską, dlatego że to jest takie szerokie miejsce porozumienia różnych środowisk. I z takich korzeni, można powiedzieć, Platformy Obywatelskiej warto przytoczyć jedno doświadczenie właśnie z tego czasu jeszcze przedpartyjnego, czyli 2001 roku. Platforma Obywatelska, kiedy powstawała, jako pierwsza partia w Polsce na poważnie deklarowała organizowanie prawyborów na listy wyborcze. No i rzeczywiście w 2001 roku taki eksperyment Platforma Obywatelska przeprowadziła, przeprowadzono prawybory na listy Platformy Obywatelskiej, co można powiedzieć jest czymś, co przybliża system polityczny, system wyborczy do takich ideałów demokracji bardziej bezpośredniej, bardziej obywatelskiej, bo sprawia, że szeregowi aktywiści, czy nawet sympatycy wyborcy, zależnie od modelu w różnych państwach różnie to wygląda i w różnych partiach różnie to wygląda, mają wpływ na kształt list. No niestety w przypadku Platformy Obywatelskiej ten eksperyment zakończył się dość spektakularną porażką. Uznano po czasie, że no, te wybory nie były odpowiednio przygotowane, że mieliśmy do czynienia właśnie z jakimiś różnymi patologiami, przywożeniem przypadkowych głosujących autobusami za pieniądze i te wybory ostatecznie unieważniono i wrócono do takiego tradycyjnego, centralistycznego układania list wyborczych. I dość szybko też Platforma Obywatelska pożegnała się z tym marzeniem o
niepartyjności, w jakimś sensie chyba z tego samego powodu, z jakiego pożegnał się, z jakiego nie udał się ten pierwszy projekt polityczny Pawła Kukiza w 2015 roku, czyli z tego powodu, że prawo wyborcze sprawia, że komitety wyborców czy komitety tworzone przez inne podmioty niż partie nie otrzymują subwencji budżetowej, to znaczy, że bardzo szybko Platforma Obywatelska zdała sobie sprawę po wyborze do Sejmu w 2001 roku, że bez pieniędzy, które otrzymują pozostałe partie, tak naprawdę nie ma szans na taką zdrową konkurencję. Ale takie najbardziej spektakularne wydarzenie w historii Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o zwrócenie się w stronę narzędzi demokracji bezpośredniej, no to jest ta słynna akcja za referendum 4 razy tak. To był 2004 rok, czyli pierwsza kadencja Platformy Obywatelskiej już partii w parlamencie, już w Sejmie, i wtedy w 2004 roku rozpoczęto akcję zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum, natomiast to nie był formalny wniosek referendalny, tylko właśnie taka jakby petycja do tego, żeby Sejm ukształtował szczegółowe pytania w zakresie, który jest proponowany w tej akcji. Tam zebrano 750 tysięcy podpisów, czyli więcej niż potrzeba do złożenia tego formalnego wniosku o referendum zgodnie z polską konstytucją. Wystarczy 500 tysięcy podpisów, oni zebrali 750 tysięcy w tym 2004 roku. No i przypomnijmy te pytania. No one były taką właśnie podstawową tożsamością antypartyjną, proobywatelską, trochę populistyczną w tej swojej antypartyjności i antypolityczności. To było pytanie o likwidację Senatu, o zmniejszenie liczby posłów o połowę z 460 do 230, likwidację immunitetu dla parlamentarzystów i wreszcie jednomandatowe okręgi wyborcze. To też jest taki postulat, no, bliski imaginarium demokracji bezpośredniej, choć niedokładnie z nim związany. No i taki postulat, który przez lata z Platformą Obywatelską był kojarzony. Jak wiemy z tego referendum, nawet po przejęciu władzy w 2007 roku przez Platformę Obywatelską raczej niewiele zostało, natomiast takich ciekawostek, na które warto zwrócić uwagę, które też przygotowując się do naszej rozmowy, na które natrafiłem, to jest to, że w tymże 2004 roku, zbierając podpisy, politycy Platformy Obywatelskiej mówili o tym, że takie referendum zgodne z programem i agendą Platformy Obywatelskiej powinno odbyć się razem z wyborami. Że w dniu wyborów znalazłem wypowiedź Pawła Grasia, który był jedną z osób zaangażowanych, bardzo bliskim do dzisiaj współpracownikiem Donalda Tuska, który dokładnie o tym mówił, że takie referendum oczywiście powinno zostać doprecyzowane przez przyszły parlament. Te pytania powinny być doprecyzowane z tego powodu, że mamy do czynienia z materią konstytucyjną i tutaj faktycznie jest, jakby było prawne, można powiedzieć, uzasadnienie, dlaczego to referendum nie było w tej typowej procedurze referendum z inicjatywy obywateli, tylko właśnie jako taki wniosek, który powinien zainicjować parlament, bo to jest trochę inny reżim, kiedy rozmawiamy o zmianie konstytucji. I Paweł Graś wprost mówił o tym, że należy przeprowadzić takie referendum razem z wyborami z dwóch powodów. Po pierwsze, zagwarantuje to wyższą frekwencję, a po drugie, ograniczy koszty, czyli te same argumenty, które dzisiaj słyszymy w dyskusji o referendum, również z czterema pytaniami rozpatrywanym, zarządzonym na 15 października, były używane również przez Platformę przed, no, już prawie 20 laty, tak? Dawno, dawno temu zamieszkła przeszłość, ale faktycznie już wtedy takie pomysły się pojawiały. No i co dalej? Bo tak naprawdę po tym 2004 roku mieliśmy rządy PiS-u, a potem przychodzili 8 lat Platformy Obywatelskiej. Co zrobiła Platforma Obywatelska dla demokracji bezpośredniej, czy w duchu demokracji bezpośredniej przez te 8 lat rządów? To może o jednej rzeczy jeszcze sobie przypomniałem z tego okresu sprzed 2005 nawet roku. To znaczy Platforma, warto zwrócić uwagę też na to, że ustawa o referendum ogólnokrajowym, którą mamy dzisiaj, ona pochodzi z 2003 roku. To jest ustawa, której niedoskonałości widzimy dzisiaj bardzo dobrze w dyskusji o referendum 15 października. Ona była pisana wprost pod referendum akcesyjne i warto tutaj zwrócić uwagę na to, że w ówczesnym parlamencie mieliśmy do czynienia z taką dość mocną polaryzacją pomiędzy prawicę, która
to te rozwiązania ustawy o referendum ogólnokrajowym mocno krytykowała. To była przede wszystkim Liga Polskich Rodzin, inne ugrupowania, takie skrajnie prawicowe, jak na przykład ugrupowanie Antoniego Macierewicza, ale również Prawo i Sprawiedliwość należało do krytyków tej ustawy o referendum ogólnokrajowym, między innymi z tego powodu, że właśnie pojawiły się tam te wątpliwości co do kwestii finansowania kampanii, o której już na naszym kanale rozmawialiśmy, o którym mówimy regularnie w Instytucie Demokracji Bezpośredniej. Platforma Obywatelska konsekwentnie głosowała za tą ustawą o referendum przygotowaną przez rządzącą wówczas lewicę. Nie przyłączała się raczej do tej grupy krytyków z prawej strony, chociaż przecież do Prawa i Sprawiedliwości wówczas Platformie było dość blisko. Tutaj uznawała Platforma Obywatelska, że ten interes, no właśnie akcesyjny, jest na tyle ważny, że te rozwiązania, które obowiązują do dzisiaj, powinny być bardzo liberalne. I wtedy też z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, już po uchwaleniu tej ustawy, znalazła się jeszcze nowelizacja wprost tworzona przez Platformę Obywatelską, która pozwoliła na to, żeby informować o frekwencji w czasie głosowania. To było takie rozwiązanie, które miało, no właśnie, wpłynąć tak naprawdę na wyższą frekwencję, tak, żeby można było w mediach informować, w związku z tym, że referendum akcesyjne było dwudniowe, żeby można było w trakcie mówić, jaka jest frekwencja, co miało dodatkowo mobilizować osoby do wzięcia udziału w referendum akcesyjnym, żeby ten próg 50% został przekroczony. I to faktycznie była inicjatywa Platformy Obywatelskiej. 2005 rok to jest moment, w którym Platforma Obywatelska ogłasza, moim zdaniem, niezwykle ciekawy, bardzo inspirujący, być może jeden z najlepszych w historii Polski program polityczny, a właściwie taki dokument ideowy, programowy, który nazywa się Państwo dla Obywateli, Plan Rządzenia 2005-2009. To jest dokument tworzony pod auspicjami Jana Rokity, w którym jest bardzo wiele tych podstawowych intuicji Platformy Obywatelskiej przeciwko klasie partyjnej, politycznej, próżniaczej, jak to bywa tam nazywane. Bardzo wiele oczywiście na temat konieczności właśnie likwidacji immunitetów, zmiany ordynacji wyborczej, wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, ale demokracji bezpośredniej jako takiej w tym programie Platformy 2005-2009 akurat nie ma. To jest ciekawe, bo to jest taki chyba najbardziej zaawansowany dokument programowy Platformy. Chyba popełnił Jan Rokita ostatnio felieton dotyczący tego referendum, pisząc o tym, że każde referendum zawsze jest zarządzane z inicjatywy rządzących i służy tak naprawdę bieżącym interesom politycznym. Tak to Rokita postrzega, przywołując kilka przykładów historycznych. I podejrzewam, że z niechęci do samego Jana Rokity, do instytucji referendum, te postulaty tam się wprost nie znalazły. Na co warto zwrócić uwagę i sam program w ogóle polecam, bo jeśli chodzi o diagnozę państwa polskiego, kwestie wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, jest tam bardzo wiele niezwykle ciekawych intuicji. Taki ogólny duch odpartyjnienia państwa, wzmocnienia obywateli jest tam cały czas obecny. W 2007 Platforma przejmuje władzę, dalej pod hasłami właśnie wzmocnienia obywateli, ale wtedy już chyba na pierwszy plan wychodzi ta wolność gospodarcza, uwolnienie energii Polaków w wymiarze gospodarczym przede wszystkim, też taka kontra do rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę, jeśli chodzi o tą kadencję 2007-2011, mamy do czynienia z dwoma takimi momentami istotnymi z punktu widzenia demokracji bezpośredniej. To znaczy, w 2009 roku zaczyna się dyskusja w Platformie Obywatelskiej, ogłasza to Donald Tusk, że jest rozpoczynany taki moment refleksji konstytucyjnej, prace nad konstytucją, które między innymi mają doprowadzić do możliwości zmiany ordynacji. Jest wtedy też wprost mowa o tym, że bez względu na to, czy zbudujemy większość konstytucyjną, czy nie, Donald Tusk w 2009 roku deklaruje, że jednocześnie będą prowadzone analizy na rzecz wprowadzenia mieszanego systemu wyborczego, czyli takiego, w którym można wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze bez zmiany konstytucji. I tak naprawdę niewiele się potem dzieje, nic z tej zapowiedzi jakiejś dużej reformy konstytucyjnej i zmian w tym zakresie tak naprawdę nie zostaje. Powstaje jakaś komisja konstytucyjna, ona się czym innym zajmuje, tak naprawdę kwestiami regulacji związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej. Tam się pojawiają pomysły w tym zakresie. Jeśli chodzi o zmianę ordynacji, nic poważnego się wówczas nie wydarzyło, ale w 2011 roku rzeczywiście dochodzi, na początku zdaje się 2011 roku, do takiej istotnej zmiany. To znaczy, Platforma Obywatelska wprowadza jednomandatowe okręgi wyborcze.
ale nie wprowadza jednomandatowych okręgów wyborczych tam, gdzie ten postulat był najważniejszy, najpilniejszy i faktycznie wymagający zmiany konstytucji, czyli w wyborach do Sejmu. Nie wprowadza również żadnej propozycji ordynacji mieszanej, ale wprowadza jednomandatowe okręgi wyborcze, po pierwsze do Senatu. Wcześniej mieliśmy Polskę podzieloną na 40 okręgów senackich, tam 100 senatorów wybierano zwykle dwóch albo trzech, zależnie od okręgu. To była ordynacja większościowa, ale nie jednomandatowa. Do Senatu Platforma wprowadza JOW-y. Zresztą cały parlament, zdaje się, głosuje za tym postulatem. Nie ma tutaj sprzeciwu pozostałych partii. Wszyscy uznają, że Senat to jest to miejsce, gdzie JOW-y wprowadzić można. I zostaje wprowadzona zmiana, która wprowadza jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych na poziomie gminnym. Tak naprawdę we wszystkich miastach i gminach do miast powiatowych. Poza miastami na prawach powiatu, we wszystkich innych gminach wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze. Potem zostało to ograniczone do gmin do 20 tysięcy mieszkańców i takie przepisy mamy do dzisiaj, ale faktycznie ta zmiana na poziomie samorządowym i senackim, wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, to jest dziedzictwo rządów Platformy Obywatelskiej. No, można powiedzieć tak naprawdę jedyne. Tak czy siak, jakby tych zmian trochę jednak jest, no ale Platforma Obywatelska nie rządzi już od 8 lat. Co teraz myślą o demokracji bezpośredniej, czy w kampanii wyborczej, czy to tej, która trwa, czy na przykład w tych poprzednich, pojawiły się jakieś postulaty dotyczące demokracji bezpośredniej? I okazuje się, że właśnie od momentu odchodzenia od władzy, od 2015 roku, no, sprawdza się taka stara reguła. Dużo łatwiej mówić o upodmiotowieniu Polaków, dużo łatwiej mówić o odpartyjnieniu państwa, dużo łatwiej mówić o demokracji bezpośredniej, kiedy jest się albo zmierza się do opozycji. Tą prawidłowość w przypadku Platformy Obywatelskiej widzimy bardzo wyraźnie. Już w tym programie w 2015 roku znalazło się kilka postulatów związanych z tą tematyką. 2015 rok to jest przede wszystkim postulat ułatwienia organizacji referendów lokalnych. Dokładnie zapisane to było w ten sposób. Ułatwimy organizację referendów lokalnych, zwłaszcza referendów tematycznych i przygotujemy narzędzia do przeprowadzenia głosowań przez internet. To był ten element właśnie lokalnej demokracji bezpośredniej. Tutaj Platforma Obywatelska zapowiadała jakieś działania na rzecz tego, żeby referenda lokalne, zwłaszcza te merytoryczne, tematyczne, mniej odwoławcze, były uproszczone. Pojawiło się to w 2015 roku. Jak wiemy, w tej kadencji, kiedy ten projekt uproszczenia referendów lokalnych się pojawił, no to Platforma nie tylko głosowała przeciw w Sejmie, gdzie można by powiedzieć, mogłaby to jeszcze bronić, jeśli chodzi o te deklaracje programowe, bo tutaj zarówno referendów tematycznych, jak i odwoławczych ta ustawa o uproszczeniu referendów lokalnych miała dotyczyć. Natomiast no, w Senacie odrzuciła Platforma, no i cała opozycja, tę ustawę o referendach lokalnych w całości. Nie skorzystała z tej szansy na przykład do tego, żeby ograniczyć te regulacje upraszczające tylko do referendów tematycznych. To pewnie byłoby takie rozwiązanie, które mogłoby być jakimś kompromisem zaakceptowanym przez wszystkie strony. No ale niestety się na to nie zdecydowano, więc jeśli chodzi o tą obietnicę z 2015 roku, no to raczej Platforma była, no nie zrealizowała swoich obietnic. Zresztą w programie z 2019 roku, czyli kolejnym już Koalicji Obywatelskiej, nie Platformy, bo to był przecież program koalicyjny, dalej pozostaje postulat uproszczenia referendów gminnych z kolei, czyli tutaj nie ma mowy o poziomie powiatu, województwa, no ale jest referendum lokalne, rzeczywiście to najbliższe obywatelom na poziomie gminy, również jakaś mglista obietnica, zapowiedź uproszczenia. Jak widzimy w praktyce, nic z tego niestety nie wyszło, oby się to zmieniło w przyszłości. W 2015 roku mamy też postulat uproszczenia obywatelskich uchwał, czy inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, o której wiele było mowy już na naszym kanale, na żywych przykładach takich i sukcesów i starań na rzecz wykorzystania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Tutaj rzeczywiście za Platformy Obywatelskiej te progi zbiórki podpisów były zaporowe. Ostatnio zwróciło moją uwagę, kiedy czytałem książkę Joanny Erbel, Wychylone w przyszłość, jej wspomnienie na temat tego, że kiedy ona przeprowadzała w Warszawie inicjatywę uchwałodawczą w sprawie cen biletów, to musiała zebrać, uwaga, 15 tysięcy podpisów, co jest w ogóle jakąś niewyobrażalną liczbą.
kiedy dzisiaj, żeby złożyć inicjatywę uchwałodawczą w Warszawie, potrzebujemy zaledwie 300 podpisów. I to zostało wprowadzone zmianą kodeksu wyborczego i przepisów dotyczących samorządu gminnego w 2018 roku już za rządów PiS-u do właśnie tego poziomu 100, 200, 300 podpisów. Natomiast Platforma proponowała wtedy taki limit 250 podpisów na maksymalnie 250 podpisów na 100 tysięcy obywateli, czyli no, można powiedzieć dość podobny limit, troszkę wyższy w praktyce w największych miastach, ale dalej zupełnie osiągalny dla obywateli. To się pojawiło w 2015 roku. I jeszcze jedna rzecz, czyli uwaga, obligatoryjne referendum albo wiążące konsultacje społeczne na poziomie samorządowym w przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 10% środków inwestycyjnych gminy. Tam zapowiedziano właśnie wprowadzenie obowiązkowego referendum lub wiążących konsultacji społecznych w 2015 roku. Też powiedzmy sobie szczerze, postulat daleko idący i taki dość radykalny, który znów tę liczbę referendów pewnie bardzo by zwiększył. No i tutaj dochodzimy do programu i obietnic już nie Platformy Obywatelskiej, ale Koalicji Obywatelskiej z ostatnich wyborów, czyli sprzed 4 lat, z 2019 roku. No i tutaj nie da się ukryć, że znów ta agenda proobywatelska była obecna. Oczywiście ten program z 2019 roku nie jest już tak skupiony na ustroju i rozwiązaniach systemowych, jak te programy Platformy na przykład z 2005 roku. Tutaj jest dużo więcej, nie wiem, ochronie zdrowia, gospodarce, polityce senioralnej, no i przede wszystkim oczywiście o odbudowie Polski po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Tam się pojawia ten słynny akt odnowy demokracji, który Grzegorz Schetyna, ówczesny lider Koalicji Obywatelskiej, wielokrotnie zapowiadał, nigdy nie pokazał w środku, w praktyce, co tam miało być, no ale na pewno daleko idące jakieś pomysły, nie tylko na odwracanie skutków rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale jakichś innych pomysłów w Platformie były, no ale w tym programie, obok niejako tego aktu odnowy demokracji, w 2019 roku pojawiło się kilka konkretów. Pierwszy, najbardziej doniosły, to jest zapowiedź, która po raz pierwszy została wygłoszona w 2019 roku w ramach takiego pakietu jak szóstka Schetyny. Był taki moment po tym, jak były piątki Morawieckiego, piątki Kaczyńskiego. Wyszedł Schetyna ze swoją szóstką. Później wielokrotnie się z tego śmiano, bo któryś z dziennikarzy próbował przepytać Grzegorza Schetynę i innych polityków Platformy Obywatelskiej na okoliczność składu tej szóstki. Oni mieli często problemy z wymienieniem tych sześciu postulatów. Jednym z tych sześciu postulatów w szóstce Schetyny było obligatoryjne referendum po zebraniu miliona podpisów. Jeżeli zbieramy milion podpisów, nie będzie tak, jak jest dzisiaj, czyli że Sejm podejmuje decyzję po zebraniu pół miliona podpisów na rzecz tego, żeby takie referendum odrzucić lub zatwierdzić, tylko z automatu po zebraniu miliona podpisów referendum jest zarządzane. No i tutaj jest to do dzisiaj w programie Koalicji Obywatelskiej. Pewnie zobaczymy w tej kadencji, w tych wyborach jakiś nowy program. Zobaczymy, czy ten postulat tam zostanie, czy nie. Raczej się chyba tego nie spodziewam. Natomiast ciekawostka jest taka, że to jest postulat, który miał swój moment sprawdzan, czyli w 2013 roku projekt zmiany konstytucji w tym zakresie został złożony w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska razem z Polskim Stronnictwem Ludowym w 2013 roku zagłosowali przeciw tej zmianie. 6 lat później Koalicja Obywatelska ogłosiła ten postulat na nowo, zabierając go niejako Prawu i Sprawiedliwości. Czyli znów widzimy, że potwierdza się ta reguła, że w opozycji dużo łatwiej mówić o takich narzędziach. I co więcej, w 2018 roku ten postulat znalazł się też w propozycji pytań referendalnych prezydenta Andrzeja Dudy. No i również wówczas zarówno senatorowie PiS-u, raczej wstrzymując się od głosu, jak i głosując przeciw, senatorowie Platformy Obywatelskiej do tego referendum konstytucyjnego, które Andrzej Duda chciał zorganizować na stulecie niepodległości, odnieśli się negatywnie, więc postulat ogłoszony w 2019 roku był de facto postulatem dwukrotnie wcześniej przez Platformę Obywatelską odrzucanym. A jeśli chodzi o pomniejsze rzeczy, to tak jak już wspomniałem, ten bardziej ogólny postulat uproszczenia inicjatywy uchwałodawczej i referendów gminnych oraz zwiększenie możliwości głosowania czy udziału w procedurach demokratycznych przez internet, to jest jeszcze jeden taki postulat bliski naszej tematyce, który w programie z 2019 roku znajdziemy. I na sam koniec jedno wspomnienie już z tej kadencji, 2000
21 rok, jeśli się nie mylę, schyłek rządów Borysa Budki tym razem w Platformie Obywatelskiej, krótko przed powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. Odbywa się taka impreza programowa w czasie pandemii Platformy Obywatelskiej. Tam jest taka koncepcja, że Platforma będzie walczyć razem z innymi partiami opozycyjnymi o większość umożliwiającą odrzucenie weta prezydenckiego. To się pod takim hasłem Koalicja 276 się odbywa, czyli liczba mandatów potrzebnych do tego, żeby odrzucać prezydenckie weto. I tam wśród ogłoszonych na tej konwencji przez Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego postulatów jest jeszcze jedna ciekawostka, jeszcze jedna innowacja ze świata demokracji bezpośredniej, czyli możliwość odwołania posła. W 2021 roku, zaledwie 2,5 roku temu, Platforma Obywatelska na swoim dużym wydarzeniu programowym proponowała wprowadzenie możliwość odwołania polityków, czy to posłów, czy polityków na poziomie samorządowym, jeżeli zajdą ku temu jakieś przesłanki. I przykładem był ku temu słynny radny Kałuża, który zmienił barwy partyjne, zmienił większość w Sejmiku Śląskim. No i właśnie to miał być taki bat na tych, którzy nie są wierni wobec swoich wyborców, propozycja, żeby można było ich odwoływać. Oczywiście propozycja ciekawa, obecna w systemach anglosaskich, natomiast co do zasady pamiętajmy o tym, że obecna przede wszystkim w tych systemach, w których wybiera się parlamentarzystów, w systemach większościowych, no bo tam takie odwołanie posła ma pewien sens, kiedy ten mandat jest bezpośredni. Odwoływanie posła w systemie ordynacji proporcjonalnej wydaje się czymś dużo bardziej skomplikowanym. To z pewnością tutaj po raz kolejny tak naprawdę pojawia się ten postulat referendum obligatoryjnego, bo tak jak sam zresztą wspomniałeś, Platforma Obywatelska nie jest jedynym ugrupowaniem, która to proponowała. Jeszcze z tego co wiem, to Partia Razem, oprócz właśnie PiSu, który tu był wspomniany, także się to pojawia, więc myślę, że możemy się zastanawiać, dlaczego nie mamy jeszcze referendum obligatoryjnego, biorąc bo pod uwagę, mamy większość że... konstytucyjną na jego rzecz tak naprawdę. No skoro Platforma i PiS no są tak. za, no to jest większość do tego, żeby zmienić konstytucję. Zobaczymy, co będzie w kolejnej kadencji. Być może też w efekcie tego referendum jakiś moment weryfikacji tych zapowiedzi, obietnic. Ktoś powie, sprawdzam i może akurat uda się ten postulat wprowadzić. Chociaż oczywiście tak naprawdę równie ważne będzie też wyciągnięcie wniosków z tego referendum 15 października i zmiana ustawy o referendum ogólnokrajowym, no bo chyba wszyscy już zdają sobie sprawę z tego, że ta ustawa z 2003 roku po prostu nie jest adekwatna do rzeczywistości, w której dzisiaj funkcjonuje. To takie chyba dwa największe konkrety, jakich ja bym się spodziewał po poprzedniej kadencji, bez względu na to, jaka większość się w niej ukształtuje. Dokładnie, zwłaszcza, że jeśli chodzi o te referendum, które ma być 15 października, to mam wrażenie, że większa dyskusja jest wokół tego, czy w ogóle brać w nim udział i jak jakby wygląda prawo wokół referendum, a nie dyskusja wokół samych pytań, która gdzieś mam wrażenie, że uciekła i była tylko na samym początku. To prawda, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy już ta formalna kampania referendalna naprawdę się zacznie, kiedy przede wszystkim będziemy mieli spoty i partii politycznych, i organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń w mediach publicznych i będzie w ogóle, no właśnie, co najmniej w mediach publicznych powinniśmy się spodziewać tego, że jakaś merytoryczna dyskusja na temat kształtu tych pytań też się pojawi, choć no wszyscy wiemy, jakie one są i że pewnie tych chętnych do polaryzowania się w dyskusji z pytaniami zbyt wielu nie będzie. W takim razie na dzisiaj Ci dziękuję za rozmowę. Wiemy już, co Platforma Obywatelska zrobiła i co chciałaby zrobić, przynajmniej teoretycznie, dla demokracji bezpośredniej. Przed nami jeszcze rozmowy o innych ugrupowaniach, bo chcemy na kanale Lub Bezpośrednio przyjrzeć się demokracji bezpośredniej, postulatom partii, przynajmniej tych wszystkich większych, które mają szansę wejść do Sejmu w kolejnej kadencji. No i mam nadzieję, że też rozmowa o tym, co znajdzie się w programach partii politycznych na te wybory, bo na te programy pewnie jeszcze czekamy, pewnie we wrześniu zobaczymy je i to też będzie okazja, żeby zobaczyć, co z tych dawnych postulatów w programach różnych partii zostało, więc mam nadzieję, że taką rozmowę również uda nam się przeprowadzić. Jasne, dlatego śledźcie nasz kanał, subskrybujcie koniecznie, bo będziemy aktualizować, co się dzieje w demokracji bezpośredniej w Polsce. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Do usłyszenia.